Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie w niedzielny wieczór w kolejnym nowym vlogiem. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, ponieważ wiedza tajemna przekazywana przeze mnie też jest częścią spuścizny po innych youtuberach, ale też po 19 latach doświadczenia. Nad godzinami mogę powiedzieć, że około 30. Ale nie to jest tematem dzisiejszego odcinka. A w dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie, tu jeszcze nic nie ma, ale już Wam pokazuję, o co chodzi. Dzisiejszy odcinek będzie wsadzeniem pewnego kija w mrowisko. Podejrzewam, że część osób jutro może swoje traktory rozbierać i patrzeć, czy wszystko jest ok, czy wszystko jest na pewno na swoim miejscu. A mianowicie dzisiaj sobie porozmawiamy o napędzie pompy wtryskowej w serii ciężkiej Ursusa C385 Zetora 8011 i pochodnych, moi drodzy. I pochodnych. Zaraz zamkniemy buzię też wszystkim filozofom greckim. Podejrzewam, że i tak w komentarzach zaraz powstanie gównoburza. Będą próbowali jakieś swoje racje udowadniać. Ale są producenci, są bardzo dobrzy producenci części, części, które były, są produkowane na pierwszy montaż z dokumentacją techniczną i wątpię, a na 99,9% jestem przekonany, że ci producenci się nie mylą i dalej będę obstawał przy tym, że pewne części są zamienne i więcej rodzajów nie występuje. A zaraz Wam powiem wszystko dlaczego. Słuchajcie, przede wszystkim, nie wiem czy ja już ten temat poruszałem czy nie, ale poruszę go ponownie. Być może, że gdzieś już tam go maglowałem. Jeżeli nie maglowałem, to wrócę do tematu, ale do pewnego dnia sam byłem w błędzie, moi drodzy, ponieważ pałek występuje napędu pompy wtryskowej. Święcie byłem przekonany przez 19 lat, że występuje stary i nowy typ. A dlaczego? Bo na półce leżał wałek pod tym numerem katalogowym 89009512 lekką ręką od 2017 roku. Nie wiem czemu tak długo, ale leżał. A mianowicie, już Wam mówię dlaczego. Tu macie wycięcie na wpust czułenkowy, a tu macie wycięcie na ząbek do łączenia tulei ze sprzęgłem pompy wtryskowej. Tamten wałek miał wycięcie z tej strony. Co się okazało po 19 latach, że tamten wałek to był bubel. Tak, moi drodzy, to był bubel. Nie ma czegoś takiego, jak wycięcie z prawej, czy wycięcie z lewej strony. Wszystkie wałki napędzające pompę tryskową są identyczne, moi drodzy. Zobaczcie. Ten ma nacięcie. Patrząc na wpust. Z lewej, z lewej, z lewej. Ten wałek zaraz sobie odstawimy, ale do niego wrócimy, moi drodzy. Zaraz będziemy o nim też dyskutować. To jest stary typ, to jest nowy typ. Ale różnica, wiecie jaka jest? Już Wam pokazuję. Widzicie? To jest stary typ. A
A to jest nowy typ. na prądniczkę. Widzicie? Widzicie. Różnica, jaka jest w tym wałku, to jest różnica wysokości. Różnica wysokości tylko i wyłącznie tutaj na gwincie. Dwa zwoje jest więcej. I różnica w wycięciu, tu będzie widać idealnie, w wycięciu na napęd licznika. Szeroka płetwa w starym typie, wąska płetwa w nowym typie. Wąska, czyli tu mamy napęd na prądniczkę, szeroka na przekładnię. To jest różnica między starym a nowym typem. Innego nie ma to znaczenia. I teraz temat też dokładnie zgłębiłem. Nic innego nie występuje. Występuje też wałek nowego typu, czyli UR4. UR4, który tutaj nie ma 20 mm, tylko ma 25. Dlatego tu mam dwa koła. To jest 25, a tu jest 20. Koła są te same, moi drodzy. Czy to jest blok starego typu, czy blok nowego typu. Więc tu już widzicie taką różnicę. Oczywiście jest jeszcze czwarty rodzaj wałka, ale ten wałek to tam się sprzedaje raz na 10 lat. Inaczej ma zęby, grube zęby, nie takie drobne jak tutaj. Całkiem jest inna zasadność tego działania. I troszeczkę inaczej jest to zbudowane. To są silniki, jeżeli dobrze pamiętam, 1734, 1934. Tam to jest całkiem inaczej rozbudowane i pieniążki już nie są takie same, bo to kosztuje około 60, 50, 60 zł, wałki. Ten kosztuje, ten gruby, 150 zł, a tamten ponad 300. Więc tak to wygląda. Teraz wam coś pokażę. I chcę takie mrowisko. Tak jak powiedziałem, że za chwilę się rozpęta gówno burza, no ale trudno. Niech ktoś się nauczy w końcu. Bo pierdzielą farmazony. Zobaczcie. Sprzęgiełko. 30 tego sprzęgiełka nie ma. 60, Zetor, 80. Zetor 52, 72, 69, 59, wszystkie te UR1, UR2, jak najbardziej, wszystko jest to samo, sprzęgiełka są te same. Dalej, pojawia nam się tutaj sprzęgiełko, żeby wam nie skłamać, bo nie chciałbym skłamać. Różnica jest w ilości zęba od klina do wyfrezowanego miejsca na sprzęgiełku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i pół zęba. Tamtą, to, którą widzicie, ma 7,5 zęba, to ma 6,5 zęba. I innych sprzęgiełek, moi drodzy, nie ma. Tu jest kolejny wymysł wszystkich tych, którzy mieli problem z pompą wtryskową, biegali po sklepach, szukali sprzęgiełek i gdzieś tam dostali. Bo na różnych grupach facebookowych widzi się porady, powiedzmy, od pseudoznawców. Dlaczego ja mówię od pseudoznawców? Bo pseudoznawcy to są ci, którzy złożyli w życiu jedną 60-tkę, jedną 80-tkę, powiedzmy, doszli ładu z pompą wtryskową i nagle są w tym temacie specjalistami. Nagle są specjaliści, wiedzący albo wszechwiedzący wszystko najlepiej i nie dający sobie wytłumaczyć bądź przetłumaczyć. Więc jeszcze raz powtarzam, producentem tych sprzęgiełek jest Korurs i wszystkie numery
katalogowe, biorąc pod uwagę Zetora, biorąc pod uwagę 80, 60, wszystkie Zetory, te sprzęgiełka się krosują. Na pompach wtryskowych jest na tyle zrobiony otwór, tak zwana fasolka, żeby tą pompę wtryskową przysuwać lub odsuwać do bloku. Czyli w 60 na blok przyspieszamy, od bloku mamy opóźnienie. To samo w zetorze, w tym małym zetorze czterocylindrowym czy cylindrowym, i w serii ciężkiej od bloku przyspieszamy zapłon, do bloku opóźniamy. Ta zasada jest taka, a nie inna, ze względu na to, że pompa wtryskowa jest po drugiej stronie. Teraz, jeżeli chodzi o te sprzęgiełka, to moi drodzy, w zależności jaki papudrok robi te sprzęgiełka, czy to jest import Made in India, czy to jest producent Made in Poland, lepszy, gorszy, taki czy owaki, moi drodzy, to myślę, że lepszy by tego błędu tutaj nie zrobił, ale jeżeli chodzi o papudroków, mając maszyny takie, jakie mają, i pracowników takich, jakich się ma, bo niestety z pracowników starych jest coraz mniej, a młodych, którzy mają dwie lewe ręce, bądź mają do jednej z rąk przyrośnięty telefon, jest coraz więcej. Nie ubliżam wszystkich, nie wsadzam do jednego wora. Jest taka, moi drodzy, tendencja. Jest to wina rodziców, ale i społeczeństwa przede wszystkim, ale rodziców. Bo my jako rodzice, nawet też jestem rodzicem, widzę, co robię i powiem szczerze, nie uczymy dzieci szacunku do pieniądza. Dajemy im na wszystko, mają wszystko od podstaw, bo my nie mieliśmy. Więc to jest ten błąd, no ale trudno. Pracujemy po coś, w jakimś celu i nie będziemy, podejrzewam, żeby też na tych swoich pociechach oszczędzać. No taka jest, moi drodzy, prawda i kolej rzeczy. Ale szacunku do pieniądza trzeba nauczyć, że tylko ciężką pracą człowiek się bogaci. I intelektualnie jak najbardziej, ale też i finansowo. I teraz wracając właśnie do tych sprzęgiełek, do fachowców. I teraz tak, jest jakiś papudro, który robi takie sprzęgiełka w garażu albo w laczkach w Dalekim Wschodzie. I jedno sprzęgiełko wyjdzie mu 6,5 zęba, drugie 6, trzecie 7 zębów, czwarte 7,5. A jak mu się nawet powinie noga, to i 8 zębków od tego wycięcia. Więc, moi drodzy, tak to wygląda. I wtedy przychodzi Janusz, który mówi, że występują sprzęgiełka 6 zębów, bo on takie kupił. Widzicie, i to jest właśnie najlepsze. Oni wszystko wiedzą, bo zrobili jeden czy dwa silniki w życiu i wiedzą wszystko. Ja tych sprzęgiełek sprzedaję kilka, kilkanaście sztuk. No może nie, kilka to powiedziałem źle, kilkanaście. Powiedzmy, że w ciągu roku sprzedaję około 50 sztuk tych sprzęgiełek. Więc mogę coś w tym temacie powiedzieć, że delikatnie maszyna się przestawi i już mamy przesunięcie w wpuście. Druga rzecz, pompiarz, który pompę nie idealnie ustawi czterocylindrową 190 stopni, tylko ją delikatnie którąś sekcję przestawi z kontentem, pod kątem i już będzie ten traktor chodził inaczej. I tak samo jest z tymi sprzęgiełkami. Pompiarz dał dupy za przeproszeniem i teraz ktoś biega, szuka sprzęgiełka, bo on słyszał, bo ktoś mu napisał na grupie, że poszuka sprzęgiełka na 6 zębów. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Sprzęgiełka, które występują, 6,5 i 7,5 zęba. I tak to jest. Inaczej nie będzie. Więc oczywiście zaraz będzie w komentarzach, że się nie znam, że to, że tamto. Nawet takich komentarzy pod dzisiejszym odcinkiem nie będę komentował.
Ja wiem swoje, tamci wiedzą swoje. Nie będziemy tutaj polemizować, kłócić się, a jak się komuś coś nie będzie podobało i będzie to pokazywał dobitnie w komentarzu, to lepiej niech nie pokazuje, bo komentarz zostanie usunięty, bo coraz więcej czasami jest filozofów i jakichś niepotrzebnych tutaj interakcji. Trzymajcie się, moi drodzy, do następnego. Hej, cześć.